Oraz Mateusz Lechy zapraszają na komentarz. Dnia. Dzień dobry z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Witamy w nietypowo w sobotę po południu, gdyż kręcimy ten materiał specjalny odnośnie tego, co wydarzyło się w Moskwie. I szczerze wam powiem, ja miałem takie średnie nastawienie do tego, aby nagrywać, ale co chwila widzę komentarz od jakichś znajomych, czy coś, co tam się dzieje. Te zamieszanie jest takie duże i w ogóle. I Paweł, chyba musimy o tym pogadać. Bo... Tak, słuchajcie, my powiemy mniej więcej. Bo nie mam, nie mam ochoty pisać co do, ze wszystkimi, to lepiej raz nagrać, tak, i niech poleci. Nagramy, nie będziecie tutaj prywatnie nas też pytać, jak to wygląda i komu wierzyć, bo tutaj w międzyczasie powstało bardzo dużo, można powiedzieć, hipotez, tak. które patrząc od wczorajszego dnia zmieniły się już kilka razy, niektóre też wróciły. Tak, ja o 21 hmm. napisałem taki wpis na Twitterze z takim skubim Du, z tym zrywającym maskę, że teraz to będzie takie zamieszanie medialne, że się pojawi chaos. No i w sumie, jak napisałem dwudziestej 21, to do 24 wersja się zmieniła chyba ze trzy albo cztery razy. Tak, no I, my nie chcieliśmy jak gdyby nagrywać, tylko żeby nabijać sobie kliki, część hmm. wiem, że e, YouTuberów. I to tych największych tak zrobiła, natomiast no wczoraj bardzo mało informacji było. Oprócz tego, że nastąpił atak, atak terrorystyczny, na początku byliśmy informowani, gdzie on nastąpił. No nastąpił na przedmieściach Moskwy, czy jak gdyby w obrębie, w obrębie Moskwy. Nastąpił w takim ratuszu kulturalnym, czyli budynku, w którym mieszczą się, mieści się hala widowiskowa, sklepy różnego rodzaju też instytucje, no i tam miał być Now, nowy, nowy, ładny, zadbany budynek. Tak, takie City Hall, tak, po angielsku, po mm. rosyjsku też często oni używają tego sformułowania. Czyli chyba u nas są takie ratusze kulturalne, tak czy, co, coś takiego, tak? Mhm. Czyli taki mm, połączony dom handlowy z jakimś, właśnie kinem, salą taką widowiskową i tak dalej, i tak dalej. Yy, nie wiem, czy tam było kino, ale, ale sala widowiskowa na pewno była, i w tej sali widowiskowej mm, no doszło do strzelaniny, a potem mhm. doszło do eksplozji i podpalenia tego budynku. Budynek. Został spalony w części, zawalił się częściowo dach, zginęło zarówno od, od obrażeń, od strzałów, część osób, w tym dzieci, jak i również część osób się zaczadziła tudzież się spaliła. Mhm. Na ten moment, kiedy my nagrywamy, mówi się o 115 ofiarach chociaż mhm. pojawiają się jakieś Przybywa, cały czas. tak, coraz to nowe informacje. Ważne, żeby podać informacje. W tym momencie ja mam 12.43 sobota, mhm. 23 marca. Będziemy starali się mówić jednocześnie patrzeć, co się dzieje w sieci, żebyście mieli postaramy się wypuścić ten materiał, nie wiem, w 15, może 17, w zależności jak szybko się uda go przeładować i wrzucić na YouTube'a żebyście mieli tak. w miarę jak naj, najświeższe informacje. No i dobra, i co, opowiadamy teraz po kolei te wszystkie wersje? Tak, no pierwszą wersją, która się chyba najszybciej pojawiła, to była wersja, że to jest działanie pod fałszywą flagą, że to Rosjanie zrobili. Jeszcze nie było wiadomo kto, mhm. ale na pewno za tym stoi Putin i służby. I ta wersja, moim zdaniem, cały czas jest przez część tych komentatorów utrzymywana. I tej wers wersji nie można, myślę, nigdy wykluczyć, no bo zawsze można tak to zorganizować, że część będzie myślała, że to ktoś inny, a jednak to zorganizowały służby. Są mm -hmm. też wersje pośrednie, czyli nie zorganizowały to służby, ale. Wiedziały albo koordynowały to, czyli wiesz, by, by, byli tutaj jacyś terroryści, atak był planowany, natomiast zrobiono wszystko, żeby się udał. Rosjanów wiesz, wiesz, ostrzegali Brytyjczycy i Amerykanie kilka tygodni wcześniej już. O tak, 7-8 marca było ostrzeżenie zarówno dla Rosjan, jak i dla obywateli amerykańskich, potem poszczególne kraje też europejskie wydawały ostrzeżenie, żeby nie uczestniczyć właśnie w różnego rodzaju dużych zgromadzeniach i przede wszystkim w koncertach. Tak tam było wręcz tak powiedziane, że w takich zgromadzeniach podwyższone ryzyko i odradza się obywatelom poszczególnych krajów uczestniczyć. No i tutaj była ta obawa, że pewnie coś może złego się wydarzyć przed wyborami tymi prezydenckimi. Natomiast no ponieważ przed tymi wyborami, no, większość tych właśnie m, większych zgromadzeń, no, była dosyć pilnie strzeżona, tak. e, nastąpiło takie rozprzężenie po wyborach, no bo już tak już. Wybor... Tak, to znaczy też e, oczy społeczności i może też służb kierowane były na płonące rafinerie. Bo przed wyborami mieliśmy pasę ataków na rafinerię i wszyscy się nad tym tematem skupiliśmy. Ważno, ważne też, żeby poinformować, słuchajcie, dziś w nocy spłonęła kolejna rafineria, kolejny atak dronowy. Znaczy, dwie zostały zaatakowane. Tak. Dwie płonęły. Jedną widzimy, że znowuż kolumny poszły. Mhm. Bo mamy, a w drugiej coś płonęło, czyli znowuż ta, bo jak gdyby mamy rafinę. Te dwie rafinerie wcześniej były uderzone. Mhm. Może tak. Natomiast wiemy, że w przypadku jednej straty były niewielkie, w przypadku drugiej jakie straty były? Okay. Natomiast nie były uderzone kolumny rektyfikacyjne, tak się przynajmniej tak, przynajmniej Rosjanie mówili, o, może tak. Uh -huh, uh -huh. Bo my też tego nie wiemy, nie ale było to, takiego materiału. Ale to w tym teraz... miejscu uderzyła ta druga. Bo ja chyba czytam jedną. Yy, wiesz co, no dwie jak gdyby w obrębie Samary. Aha, czyli eee, Samara. No, no właśnie, to tak, może no to... ja widziałem i Samara, mm. i Samara, i po prostu przeleciałem dalej. Eee, to okej, okay, to wrócimy do tego tematu. Może Będziemy w poniedziałek. mówić jeszcze jutro, pewnie tak, w top tak, 10. Tak, tak. Mm, mm. Będę mówił o te, tych. No tam wygląda tak, że jedna przerabia. Ta, która się teraz na pewno spaliła i mm -hmm. przestanie działać, no to ta, która robi 6,5 miliona ton, czy tam 120-125 tysięcy mm -hmm. baryłek dziennie. Druga. Mm, jest większa, ta nowokoszubewska koszub no jakoś tak, i ona robi 180 tysięcy, tak, czyli tam robi 8,5 miliona ton. I mhm. tam też prawdopodobnie mieliśmy atak dronowy, natomiast nie ma tak dobrego materiału wideo, a więc widać mhm. tylko, że coś z oddali się pali. Okay, to tak Ale tylko... wracając do naszego tutaj okay. wydarzenia w Moskwie. To, co tak jak mówiliśmy, no, ten trop, jeżeli chodzi o fałszywą flagę, być może tak jak mówiliśmy, atak terrorystów, w którym służby nie przeszkadzały, no i tak część komentatorów twierdzi. A zaraz powiemy, dlaczego tak może być i co mhm. za tym by przemawiało. To nie znaczy, że tak jest, to od razu. Mhm. Mówimy i te wszystko, wszystkie hipotezy, no myślę, że pewnie jeszcze długo nie będą w sumie potwierdzone, no bo tutaj, jak gdyby jest w przypadku tej fałszywej flagi, no trudno tutaj jest jasno powiedzieć lub jasno zaprzeczyć, moim zdaniem. Ale powiedzmy, że Putin już stosował taką taktykę Tak. I Lata tutaj temu. dlatego, tak, dlatego część tych komentatorów uważa, że to, co było w 99, tak, czy, no, to już kilka ataków, które były organizowane przez służby, gdzie mamy jak gdyby dowody, że to były służby. Więc tu, tu też mógł zostać zastosowany ten sam schemat. Chociaż nie mhm. musi. Mhm, mhm. E, Dlaczego tak sądzono? Przede wszystkim sądzono tak, dlatego że oprawcom udało się uciec. Służby specjalne przyjechały kilka minut po opuszczeniu przez tych, tych terrorystów budynku. Zaraz. W rzakach. Tak, zaraz znaleziono teoretycznie białą ciężarówkę na na początku twierdzono o ukraińskich blatach na parkingu, później okazało się, że to chyba nie do końca te blaty na są. Na białoruskie. No, ukraińskie, tylko białoruskie. E, było takich dużych przypadków i dużo wycieków. Robił się chaos po prostu i w tym momencie e, zaczęły się pojawiać komunikaty, że no nie, nie, to nie Rosjanie, to ISIS. Że... ISIS. ISIS. Że wydali komunikat. No i aha, jeszcze w międzyczasie Amerykanie opublikowali informację, że twierdzą, że to nie Ukraińcy. Mhm. Więc, więc... Wiesz co, troszeczkę poprawię tą chronologię. Na początku mhm. jeszcze tam przewijali się inguszeci. inguszeci. Tak, tak, było. Chwilę. Taki tak. fałszywa informacja poszła. Opublikowane zostały nawet zdjęcia, ale to głównie na mediach społecznościowych. Natomiast co ciekawe, na części mediów społecznościowych kontrolowanych przez służby od początku, w sumie w momencie ataku, pojawił się trop związany z ISIS. Mm -hmm. I on był mocno y, promowany. Y, główne media, powiedzmy, one wskazywały w tym momencie na Ukraińs Ukraińców. Media te publiczne wtedy raczej milczały i czekały na jakieś instrukcje z góry. To nie było też tak, moim zdaniem. Ja tutaj nie widziałem tego, że to była tak jak chyba Maciek Korowa i mówi, że to wszystko było tak zaplanowane idealnie. No właśnie nie. Widać było, że poszczególne gazety czekały, co mają pisać i co mają powiedzieć. A jeżeli chodzi o kanały telegramowe, no to od tych fałszywych informacji po te informacje z tym ISIS. Pierwsza informacja o ISIS była już po 20 naszego czasu. No, okay. dosyć jak gdyby wcześniej, gdzie jeszcze w ogóle nie było oświadczenia, tak, które później się faktycznie pojawiło. I potem część mediów, właśnie tych zbliżonych do propagandy, próbowała podważyć tą informację, że to nie ISIS, bo to tak, nie. Ten... Simo Simonian między innymi wydała informację na telegramie, że to jest fałszywka. Na tak. co nasz doktor Szewko zaczął publikować wcześniejsze e, komunikaty ISIS mhm. sprzed Rozumiem, dosłownie kilku tak. dni, które były dokładnie identyczne. Tak i na rosyjskim telegramie, który też powiązany... No akurat te kanały, które śledziłem są ze służbami mhm. było dokładnie to samo to znaczy no prawdopodobnie ten komunikat był prawdziwy możemy oczywiście dyskutować czy terroryści to byli z ISIS faktycznie, natomiast no komunikat był prawdziwy no i wydany przez komórkę, tylko nie tą główną tylko tą powiązaną z Afganistanem przez komórkę ISIS i tutaj moim zdaniem nie ma wątpliwości pytanie, dlaczego Komuś zależało, żeby to nie spadło na ISIS, tak? No, taki moment był. W tym momencie, kiedy no już gdzieś utarło się, że to ISIS, Amerykanie jeszcze podali, że to nie Ukraińcy, wskazując właśnie na to, że wcześniej informowali o tych, o tych groźbach ze strony właśnie ISIS. Tam powiązano też aresztowania część osób, właśnie z, z ISIS w Rosji, właśnie że być może to było planowane wcześniej, ale z uwagi na wybory przełożono to na 22 marca, bo wstępnie planowano właśnie w okolicach 8, 9, 10 marca, natomiast przełożono te ataki, że no nie były wtedy możliwe do wykonania. Ze względów na jakieś trudności no i te procedury bezpieczeństwa. Natomiast no tutaj też jedna rzecz dziwi, dziwi komentatorów na przykład polskich, czemu ten koncert nie był chroniony. No ja to akurat specjalnie nie mhm. No Byli ochroniarze, tak, paralizatory i chyba. Był, nie wiem, u nas w centrach handlowych czy w centrach widowiskowych, tak ludzie byli pod, pod bronią, tak. A tak. Więc tam myślę, że do wyborów prezydenckich być może ostra broń była wydawana. Natomiast no wydawanie ostrej broni dla ochroniarzy to nie jest jakaś taki normalna rzecz. Mhm. I w tym momencie mniej więcej, kiedy zaczęło się to zamieszanie z tym komunikatem, czy on jest prawdziwy, czy nieprawdziwy. E, pojawił się na stronie Rutub, czyli taki rosyjski YouTube okno przygotowujące do przemówienia Putina. Tak. I ono później znikło w, po pojawieniu się tych sygnałów. Tak. Odwołane. Oficjalnie powód. Spowodowane było to problemami technicznymi, i że nie miało potem, że nie miało być, że to ktoś wprowadził tak, media że... w błąd. Mm -hmm. że tak, wcale jakby nie było. przemówienie było gotowe, natomiast tu ktoś wytrącił momencie, tak. karty z ręki. I Maciek Korowaj, który był u nas też gościem, tam wrzucił taką informację, że być może amerykańskie służby. Wytrąciły przekaz, który był przygotowany dla, e, dla Rosjan, że to Ukraińcy po prostu wrzutką o, e, ISIS. I teraz e, tu tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić nie, nie e, co, co się wydarzyło. Wiemy, że po prostu pojawił się komunikat, wiemy, że Rosjanie próbowali obalić e, ten komunikat, mówiąc, że jest nieprawdziwy. No i ta narracja się utrzymuje do dnia dzisiejszego do godziny, niemal tak, 13. Trzymaje się, że to terroryści powiązani z ISIS, natomiast pojawiła się nowa już informacja, uh -huh. że być może są powiązani z ISIS, ale na pewno są pochodzenia tadżyckiego i że 11 już jak gdyby zidentyfikowano 11, 11 terrorystów z sześciu. Z, z, z czterech i Cztery. sześciu, bo tam, wiesz, czterech, jak gdyby wtarnęło, ale podobno sześciu brało udział, mhm. jeden podobno też zginął. W trakcie, bo znaleziono przy jednym po prostu. aresztowali innym, w zapasie wiecie. kilku. Wiesz co, jeszcze nie aresztowali wszystkich, no jak mhm. gdyby zidentyfikowali jedenastu i Opublikowano ich zdjęcia się, że opublikowano zdjęcia. Opublikowano zdjęcia, że przybyli. Na miejsce y, Renault Logan, tak chyba dobrze mówię, białym. Mhm. Podobno dwa były samochody, biały i szary. Nie no, wiem czy nie pali, ale, talia, ale, nie, ale Renault, to mniejsza o to. Renault, Renault Logan, mhm. biały. No i tym, że jak y, tam prawdopodobnie były dwa, i że tym białym y, przyjechali i odjechali. Czyli sobie tak wyszli, postrzelali, wsiedli z powrotem. I odjechali, i potem mamy informację, tak naprawdę, już z nocy, że zostali zatrzymani pomiędzy, znaczy, mniej więcej 100 kilometrów do granicy ukraińskiej, 100 kilometrów do granicy białoruskiej. No, i tu już informacja, że na początku, że jeden został. Tutaj postrzelony, potem, że prawdopodobnie zabity, częściej się udało zbiec. Potem informacja, że wszyscy zostali złapani. Czyli oni sobie tak odjechali, i, i informacja od razu, że oni próbowali się przedostać na Ukrainę, gdzie byli ich zleceniodawcy. Czyli jak gdyby powiązano, bo wiesz, no wcześniej była ta narracja Dima nawet to od razu powiedział, że za tym stoi, stoi Ukraina, no ale mhm. nic nie wskazywało. Potem ta informacja, że to ISIS, no bo oświadczenie, którzy się przyznali. Potem, że to fałszywe oświadczenie. Potem, że owszem, ISIS może, ale to Tadżykowie. No i potem informacja, że my ich złapaliśmy już wszystkich, ale to oni tylko byli narzędziami, bo zleceniodawcy w Kijowie. Tak, tak, i wsiedli ta. do tego Renault i przejechali kilkaset kilometrów w stronę mhm. granicy, na której toczą się walki. W sumie jest... przypadkiem tak, zostali złapani na mobilnym tam takim, nie zatrzymali się tak do kontroli mhm. na mobilnym punkcie, no i była strzelanina, tak? No i oni tam potem do lasu uciekli, potem tak. jednego, straż graniczna teraz, ich złapała. Mhm. Teraz tak. Jednego złapali, od razu go przesłuchali. On powiedział, że oczywiście zrobił to za pieniądze, za pół miliona rubli. Natomiast zdjęcia, które Rosjanie opublikowali, że namierzyli tych wszystkich terrorystów, okazują się przynajmniej w części fałszywkami. Trzech ludzi. Tak. Okazało Dwie osoby się... przebywają w Tadżykistanie, więc jak gdyby tak. narodowo się zgadzała, tylko że oni nigdy, znaczy kiedyś w Rosji byli, ale że tak powiem, na stałe mieszkają w Tadżykistanie, a jedna osoba w samarze. Ta osoba sama fryzjerzy. Tak, sama się zgłosiła, bo bawi o swoje życie, bo zobaczyła, znaczy sama zgłosiła się na policję i została aresztowana mhm. po zgłoszeniu. W sumie może i dobrze, bo chcieli spalić ten zakład fryzjerski tam grożono, ponieważ no już rozpoznano tą osobę. Natomiast dziewiętnastolatek który się zgłosił, okazuje się, że no nigdy z tej samary nie wyjeżdżał, tak? Znaczy on tam cały to czas. Do tej samary z, czas z, z rodziną, Moskwy to jest taki dosyć kawałek, raczej ciężko no. by było mu dotrzeć. No dałoby radę, tak, natomiast raczej to nie wyglądało tak, że zjadł obiad, wsiadł, wrócił i na kolację, tak. tak. A tamci uciekli na Ukrainę, a ten uciekał do Samary, no to, to też trochę takie dziwne, no i jeszcze sam się zgłosił na policję, znaczy ja rozumiem, że się zgłosił, no, bo jak chcieliby sąsiedzi mi spalić zakład i mnie zniczować no to pewnie też bym się zgłosił na jego miejscu. Mhm. No był przerażony, tak, bo to jakiś młody chłopak. Tak. Też tadżyckiego pochodzenia, a oni wszyscy, według jak gdyby Rosjan, e, tam dokumenty zostały opublikowane, ich, ich jak gdyby paszporty. Mhm. E, teraz okazało się, że tak przynajmniej podają, to się może wszystko zmienić. To, co mówimy, mówimy mniej więcej to, co wiemy, słuchajcie, natomiast może się okazać, że. Pewne szczegóły się zmienią i to na przykład chłopak nie był sama rzecz, tylko gdzieś indziej. Natomiast no podajemy tak mniej więcej, jaka jest ta chronologia i to, co podają rosyjskie źródła, żebyście wiedzieli, tak, żebyście nas nie zasypywali tymi, bo wiemy tyle, ile mniej więcej uda nam się znaleźć tych informacji. No część też odrzuciliśmy, tak, czyli tych inguszetów, tak, co oni tam, no, no wiele rzeczy, jak gdyby odrzuciliśmy, staramy się te najbardziej wiarygodne, chociaż no tutaj trudno mówić przy grze wywiadów, no i różnej dezinformacji, które chyba, i zarówno strona ukraińska wrzuca, rosyjska jeszcze amerykańska, no mówić o tym, że na pewno coś wiemy. Tak. E, dużo prościej na, jest informować no o tematach takich tak. ekonomicznych albo które się dokonały niż sytuacja, tak, które są No, no możemy sprawdzić dane tak. z Rostatu, nie. Mhm. Nawet jeżeli one są fałszywe, no to mówimy, co są dane Rostatu, oni tak podali, a, a, a jaka prawda jest, to tego nikt nie wie. Yy, tutaj też ciekawa rzecz, że okazało się teraz, że wszyscy ci Tadżykowie są Rosjaninami. To znaczy, oni mają obywatelstwo rosyjskie. Nie wiem, czy wszyscy no yy, na tych portalach informacyjnych jest, że wszyscy. Może. Muszę okazać, że nie wszyscy, natomiast no podaję, że wszyscy, czyli przebywali dosyć długo w Rosji, co rodzi bardzo taką. No ta informacja już gdzieś zostanie. Co rodzi bardzo duży, duże konsekwencje na przyszłość. Konsekwencje dlaczego? Dlatego, że wyobraźcie sobie, że teraz w Rosji na, niezależnie czy Ukraińcy zostaną w to wrobieni. Na pewno nastąpi nagonka na osoby z Azji centralnej mhm. i z Kaukazu. Co już Czyli, wcześniej było i informowaliśmy co już było. o tym, tak. Co że już ci było, ludzie już... spotykali się z agresją, z brakiem zaufania. Rosjanie, no ci biali Rosjanie, bardzo ostrożnie podchodzili. <laughs> etniczni. Bardzo y, ostrożnie podchodzili do tych osób. No, a no teraz ja bym będzie... powiedział, że, że nie było aż tak. No, były bojówki, które napadały. Na osoby wykonujące takie, no nie wiem, tak. Wywożenie śmieci, tak. Pozbyli tak. się śmieciarzy w Moskwie w ten sposób. No i chwilę. teraz no były też te różnego rodzaju oskarżenia, od właśnie zabójstwa, napady, właśnie tam różne nacje z Azji Centralnej i Kaukazu były wymieniane. No i teraz słuchajcie, no mamy totalną psychodzę, bo nie dość, że już była niechęć, i to duża. Duży rasizm, duża taka fobia, właśnie w stosunku do tych ludzi. No, to teraz mamy propagandę, która nazywa, bodajże, Komsomolska mówi: nie ludzie. Czyli już jest ogólnie tak że oczywiście Idzie to w troszeczkę nie takie lata 30 w Niemczech ale nie ludzie znaczy już prawie że nacja tak no bo mhm. tu jak gdyby przebiło się że to Tadżykowie, ale jest rozszerzone trochę że to w sumie wszyscy którzy mają trochę odmienny kolor odcień nawet nie kolor tylko odcień skóry a więc no takie rasistowskie no, i oskarża się, oskarża się. No, i to się łączy, tak, że oczywiście islamiści, tadżykowie, tak wszystko się łączy, sponsorowani przez pieniądze z Ukrainy. I to jest chyba w tym momencie taka narracja, którą krem i propaganda podchwyciła. No, zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy, co będzie dalej. Pewnie będziemy widzieć jakieś procesy. No, i pewnie znajdzie. tutaj to, co, yy, bo tutaj możemy dyskutować, czy to było na zlecenie, czy, czy nie było Kremla, natomiast pewnie władza będzie chciała to wykorzystać, skoro już się to wydarzyło, nawet jeżeli to był atak terrorystyczny, będzie chciała wykorzystać do własnych celów. Tak. Czyli jest duża szansa, że faktycznie ta strona ukraińska zostanie obarczona, któryś z tych oskarżonych przyzna się, że te pieniądze otrzymywał z Kijowa. Nie wiem, coś tam się znajdzie jeszcze i ja bym tego kierunku nie wykluczał, chociaż niekoniecznie musi tak być. On jest ten scenariusz prawdopodobny, no bo w tym wypadku władza zyskuje mobilizację społeczeństwa, mobilizację, gdzie jest jasno wskazany wróg. Który mieszka wokół tych osób i wróg, który to zlecał, czyli ci naziści z Ukrainy. Tak, tak bym to mniej więcej takie powiązanie widział. Ja, Czy ja... może oczywiście jeszcze być jakaś, i, jakieś inne tutaj, dodatkowy jakiś element, ja się który zastanawiam... re, dla nas może jeszcze nie jest oczywisty, ale władza będzie chciała wykorzystać? No bo skoro się to już wydarzyło, no to nie sądzę, żeby nie chcieli tego wykorzystać dla własnych celów. Ja, ja się zastanawiam, jak będzie wyglądała informacja o mobilizacji, bo wszystko zmierza do tego, ta, te próby obejścia tego ISIS i przekierowania tego na Ukrainę wszystko zmierza do tego, żeby ogłosić mobilizację. Wojskową, w sensie wznowić ją, bo ona nigdy nie została zatrzymana, i powołać kilkaset nowych osób, kilkaset tysięcy nowych osób. I tak się zastanawiam, że gdyby to było takie zero-jedynkowe, że to Ukraina, to słuchaj, ja nie wiem po prostu, nie, nie mam pojęcia, jakby zareagowali obywatele Rosji, czy by nie stwierdzili, oni już są tu. To już jest męczące, niszczą nam rafinerie, zabijają na stół, trzeba to zakończyć, a wy chcecie jeszcze więcej, jeszcze więcej. A tu, jeżeli się pojawia jeszcze temat takiego wewnętrznego wroga, że, że właśnie ci śniadzi yy, obywatele, których już wcześniej Rosjanie etniczni nie za bardzo lubieli, czy to wtedy nie będzie takie, a to dobra, niech idą do wojska. Bo, bo też mobilizacja była na tamtych terenach i właśnie z tamtych terenów też sporo brali. Tak, ale myślę, że teraz mhm. zresztą przygotowałem taki filmy, który krąży w rosyjskich, mhm. na rosyjskich social mediach. Mhm. Teraz mobilizacja właśnie ma być skierowana do etnicznych Rosjan, no bo tych właśnie. No, i właśnie ci etniczni Rosjanie, może, może przeciwko etnicznym, wiesz, Ukraińcom, może by było jakoś problematycznie, może by było ciężko ich zmobilizować, może oni nie chcą tak umierać. Natomiast jeżeli wróg jest taki wewnętrzny, albo, wiesz, tworzy się narracja, że to jacyś już podludzie, może tu jest mm -hmm. łatwiej wtedy. W sensie. Nie wiem, yy, nie wiem to, to są. Wiesz, co? Na, hmm. na pewno jest ten element, tak, czyli gromad... jesteśmy atakowani, ataku... no hmm. bo tam, no i są też takie, wiesz, na emocjach też yy, granie, czyli wiesz, umierały, umierali, wiesz, całe rodziny od tego zaczadzenia, wiesz, tam dzieci z matkami i tak dalej, i tam wiesz, będą już krążą niestety takie drastyczne zdjęcia tych śmierci. No, i to będzie podnoszone, wiesz, tutaj Sołowiow będzie mówił, że nie możemy tak, musimy walczyć z tymi właśnie podludziami z jednej strony i ze zleceniodowcami. I moim zdaniem będzie to służyło mobilizacji społeczeństwa, szczególnie, że to, co my mówimy, zapowiadają się, zobacz, problemy gospodarcze. O wiele łatwiej te problemy gospodarcze będzie Rosjanom znieść tą inflację, podatki, drożyzne. Zabieranie jakichś ich pieniędzy. No, kiedy będzie wskazany wróg. Tak? Mm -hmm. Kiedy będzie mm -hmm. wskazany wróg. E... E... Natomiast. Tak, może puścisz to wideo. Tak? Dobra. Zobaczymy, co właśnie krąży po Rosji teraz, tak? Co wydaje okay. się dosyć takim. Еще до президентских выборов оппозиция предупреждала, что после выборов возможна новая волна мобилизации. Уже через несколько дней Сергей Шойгу объявил о планах сформировать до конца года две новые общевойсковые армии, 14 дивизий и 16 бригад. Однако реализовать такие масштабные планы без всеобщей мобилизации просто невозможно. Для укомплектования потребуется призвать более 200 тысяч человек, а в нынешней российской армии просто нет таких резервов, желающих, тем более. И вот как по волшебству происходит серия страшных событий на Каширском шоссе, очень напоминающее события 1999 года перед началом Второй чеченской войны. Многие факты указывают на то, что это все событие ⁇ дело рук российских спецслужб. Для начала всеобщей мобилизации. Ведь невозможно, чтобы в таком мегаполисе, как Москва, вооруженные люди остались незамеченными. Кто-то на самом верху очевидно отдал приказ устроить этот кровавый спектакль. Так что же нас ждет дальше? Ну и теперь, раз, вижу, есть та хипотеза гипотеза фальшивой флаги, так как мы говорим, мы не знаем. Bardziej jest istotne chyba w tym momencie już, yy, czy to władza faktycznie wykorzysta, bo właśnie w mojej opinii. Właśnie teraz jeżeli... już chyba to straciło znaczenie nawet, kto to zrobił. Tak. Tylko ważne jest, co z tym teraz zrobi Putin. Tak. Bo to, czy bo to już... przyjdziemy tak i powiemy, ok, nic się nie stało. No pewnie nie, no bo w Rosji, skoro jest zbrodnia, to musi być kara, yy, mamy też winnych tak, zauważ, że dosyć szybko właśnie złapaliśmy winnych, no ale to jest mało, trzeba ukarać mocniej, nie? no i tutaj, tak, ale żeby ukarać, no to można to wykorzystać do tego, żeby zmobilizować to przynajmniej częściowo, może na krótki czas, no bo my teraz jesteśmy na bieżąco i na, na gorąco, natomiast wiesz, za kilka miesięcy po prostu społeczeństwo też zapomni o tej tragedii, Natomiast okay. na ten moment może, wiesz, zmobilizować hmm, przynajmniej przez kilka, być może nawet kilka miesięcy do tego, żeby móc zacząć tworzyć e, tą nową armię, która jest potrzebna do tego, żeby zrobić przełamanie być może w tym, być może w przyszłym roku, no i być może też zagrozić, o czym my mówiliśmy z Maćkiem Korowajem, Bałtykom, Kazachstanowi, wiesz, no tu możemy różne kierunki sobie też wyobrazić, bo my mhm. cały czas koncentrowaliśmy się na przykład na Bałtykach. No, ale mamy całą tą Azję, też centralną, która odchodzi od Rosji. Tak, i tam a może być tak dużo, się wiesz. Łatwiej, dużo łatwiej. dużo A wiesz. gdzie wrogowie się skrywają, tak, a więc tutaj tego kierunku bym też, no też trzeba by brać pod uwagę, tak. Mamy tak. Armenię, która wiesz, mówi tak. Mamy Azerbejdżan, nie? Gdzie ta sytuacja pomiędzy krajami jest nieciekawa i nikt nie traktuje Rosji poważnie, tak? Tak, tak. No, są to... Już pomijam takie wewnętrzne, tak, czyli wiesz, młodego Kadyrowa, który mm, znaczy mówi co wolno wypowiadać w sieci, ale nie pod względem tym rosyjskim, tylko takiego przestrzegania szariatu Inguszetie gdzie no nie można służbom tym federalnym wejść wiele miejsc gdzie mhm. ludność jest nastawiona wrogo bo my tylko tak patrzymy że tam wszystko jest ok, no nie no tutaj tam też mamy napięcia i moim zdaniem radykalizację tych poglądów no tak tak mm. Myślę, że ty jutro z Maćkiem już będziesz pewnie wiedział coś więcej o tym co się teraz dzieje, bo te informacje pewnie będą się pojawiać, a w poniedziałek zobaczymy jak wpłynie to słuchaj na rubla, na gospodarkę rosyjską. Myślisz, że teraz jakieś będą tąpnięcia po takim weekendowych wydarzeniach? Wiesz co, myślę, że nie, chociaż no, może być oczywiście taka naturalna chęć do ucieczki w twardą walutę. No, e... no i znowuż w piątek się to wydarzyło, nie? Tak, tak. E... Takie mamy, wiesz, jak mieliśmy bunt Prigozina, no też weekend, nie? Więc to też e, e, tutaj oczywiście możemy patrzeć na, 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 kanta, na kantory, gdzie ten, e, faktycznie te dolary są kupowane, no ale i tak trzeba czekać do, bo tutaj mamy małą płynność, trzeba czekać do poniedziałku. Pewnie jakiś ruch bym widział, no ale myślę, że paniki jeszcze nie będzie. A myślisz, że ruch e, ucieczka za granicę w tym momencie wśród młodych mężczyzn rosyjskich może się zapalić taka lampka. Wszystko no się powinna. dzieje według powinna. wszystkich spiskowych teorii, które były głoszone, że po wyborach zaczną się. Wiesz, część Rosjan mogła wierzyć, część mogła nie wierzyć, no ale w tym momencie te wszystkie klocki zaczynają się moim, mocno składać, nie? Moim zdaniem trzeba sięgać po duże miasta, szczególnie jeżeli chce się budować tak olbrzymią armię, podbijać tutaj Europę i straszyć, grozić, to... To też jest, mówiliśmy też z Maćkiem Korowajem, tak, że wiesz, 2024 może 2025 i się okienko Rosjanom zamknie, jeżeli chodzi o no wszystko, tak? I zarówno te składy już w tym roku się zamknie, jeżeli chodzi o stany magazynowe, no tak samo jeżeli chodzi o możliwości. Yy, tej drugiej strony, tak, no bo tutaj Ukraina w tym momencie i Europa jest najsłabsza, a widzimy różnego rodzaju zapowiedzi, począwszy od francuskich, ale nawet i tych niemieckich, które mówią, że ten przemysł obronny coraz więcej będzie produkował. No to będzie produkował, ale w przyszłości. Więc jeżeli Rosjanie będą czekać z jakąkolwiek tutaj ze swojej strony akcją, no to będą musieli się liczyć, że po drugiej stronie będą mieli groźniejszego przeciwnika, tak niż teraz. To nie znaczy, że teraz jest do ogrania, bo to też nie popadajmy, że tutaj Rosja może najechać sobie dowolnie, każdy kraj w Europie i się nic złego nie stanie im. To też tak hmm. nie. Teraz tak, ja jeszcze poruszę jedną e, informację, e, gdyż Rosja publikowała przed chwilą rosyjskie kanały e, przesłuchanie rzekomego m, tego Przyznak. człowieka. E, tak, mniej więcej tak. E, otóż mieszka w hostelu z wieloma innymi Tadżykami. Nie mogli znaleźć pracy. No, i dostał SMS-a po prostu z propozycją zarobienia dużej gotówki. E, no zobaczymy. Natomiast no to też jest ciekawe, nie? Jak, jak się znajduje takich ludzi. Wysyła im SMS-y, chcesz zarobić, masz karabin, masz wolny piątek. No, ciekawe, ciekawe, że to tak. Wiesz co, patrząc zasadzie... na to, jak te oszustwa się wyko yy, wykonują, to w sumie mógł być i zarówno no każdy zlecić, tak? W tak. tym momencie, tak? Bo patrząc na oszustwa i co ludzie robią dla oszustw, jakie dziwne rzeczy i do czego są w stanie się posunąć też, jeżeli chodzi o różnego rodzaju przestępstwa, to może być nawet prawda, tak? Ja Wiesz co? My tak dzisiaj... Wszystko jest spingowane, tak? My dzisiaj mamy Jaruskiego z tymi oszustwami, co omawialiśmy. Czy to tydzień temu robiliśmy? Bo ja wiesz, teraz. Dzisiaj chyba będzie. Natomiast tak... wiesz, no tutaj oczywiście może można się zastanawiać, że wiesz, akcja w miarę przeprowadzona w, spo, w sposób zorganizowany, zabita, zabito, podpalono ten gmach. No, a tu podczas zatrzymania troszeczkę ci terroryści nieporadni się kazali. No, no ale. Tak. Tak, też, tak, tak, tak. Może być, tego nie wiemy. Tu nie. są oczywiście też znaki zapytania, dlaczego tak łatwo się dali złapać, dlaczego nie zmienili samochodu. To znaczy, część nie dała, została zabita. Tak. E, tylko pytanie, czy zostali zabici w jadącym samochodzie, czy w stojącym już samochodzie, wiesz, bo to też w zależności od tego, dla kogo jest narracja, no to mogło być to przygotowane też, nie? Tak, no tak jak, to jak jest, mówię. To już no, takie są teorie. Tak... Takie wiesz, oczywiście są znaki zapytania, czyli wiesz, z jednej strony są w stanie przeprowadzić taki atak, podpalić ładunki wybuchowe, zgromadzić broń, a z drugiej strony nie są w stanie wynająć drugiego samochodu i zorganizować, żeby się przesiąść, tak, tylko tym samym, co przyjechali jadą na Ukrainę. To brzmi eee, troszeczkę tak. Cztery minuty temu Anna. Podejrzanie. Anna Dyner opublikowała, że MSW Tadżykistanu twardo twierdzi, że obywatele tego państwa, którzy jakoby byli brali udział w zamachu w Moskwie, nie mają z tym nic wspólnego i publikuje ich no wizerunki. Mówi. Tak, ale tu już władze Tadżykistanu stają w tak, obronie tak, swoich tak. obywateli, że tu już jest podpucha. Słuchajcie, to śmierdzi. To też chyba ważne, żeby takie komunikaty podawać. No To co, Pawle, na ten moment chyba wszystko to, co wiemy, to wam podaliśmy. Nie będziemy wam wskazywać ani mówić, która z wersji jest najbardziej prawdopodobna, bo nie wiemy, skąd my to mamy wiedzieć. Wyjdzie to za pewnie kilka dni, tygodni, a może myślę, nawet nigdy nie wyjdzie. Nie? Nigdy może też nie wyjść. Myślę, też bardziej istotne jest, co dalej, tak? tak? Jak to często w naszych programach, czy to władza wykorzysta, w naszej opinii zostanie to wykorzystane. Zostanie to wykorzystane mhm. w konflikcie z Ukrainą. Zostanie to też niestety wykorzystane no do jakichś takich. Yy, tak do, jak pod, mówiłem, do, to, do podwyższenia napięcia, tak. wewnętrznego tak. i do stworzenia jeszcze mocniejszego napięcia. systemu inwigilacji. Właśnie, a propos inwigilacji. słuchaj... A, no i to e... nas, następne, bo teraz łatwiej będzie wprowadzić różnego rodzaju, wiesz, obostrzenia, zakazy, tak, nakazy, tak. tak, tak I tak, wszyscy tak, będą. Tak. Musieli się stosować, tak? Ale słuchaj, no tak. robiliśmy materiał, że w Moskwie jest w tym momencie taki przyrost kamer, które rozpoznają twarze, rozpoznają pochodzie ich jest dziesiątki tysięcy. I nie ma za bardzo tych nagrań. Jak rozpoznali tych ludzi, to się okazało, że to nie ci ludzie. To też jest bardzo zagadkowy wątek, który myślę, że ktoś. Jak kto... wyglądasz, że wzięli, wiesz kilku przypadkowych zdjęcia tak wzięli rzucili, z szuflady rzucili, tak? i wrzucili, nie? A brody Mieli, wszyscy tak. mają kiedyś, te same. kiedyś nie? byli u nas tak, tak Jeden tak, taki blond, bo jeden był blond, to dajmy tego blond, nie? No i tu przypadek taki, że, że, że trzech już to w ogóle nie ci, nie. No No jest to więcej pytań niż odpowiedzi na ten moment. A jako że nie jesteśmy w żadnych służbach, ani nie mamy żadnych insiderskich informacji od ISIS czy od FSB, to musimy się opierać tylko na tym, co podają media, a w mediach jest szum. Więc też wzywamy do spokoju i zobaczymy, co będzie. Tak, my w poniedziałek będziemy pewnie wrócimy do tego tematu. Jutro. Nie wiem, czy z Maćkiem pewnie Maciek będzie chciał komentować, choć ono chyba od początku jakąś miał teorię. Ja nie lubię raczej wolę, żebyśmy nie tworzyli do teorii wydarzeń tylko, bo tak jak mówię każda z opcji od fałszywej flagi po to, że to był atak terrorystyczny jest możliwa. Natomiast jedna to co się wydarzyło, a drugie jak zostanie to wykorzystane. Jeszcze jeden temat. Putin był ostrzegany o zamachu hmm. i to, że on się wydarzył, gdyby przyznał, że to jest zamach. To by świadczyło o tym, że zlał te zagrożenie. Ale on to zlał, tak to wszystko też wskazuje, nie? Wiesz, chyba, a... że z... I dlatego zlecą, teraz, dlatego teraz mówi, że to nie było ostrzeżenie, że to był szantaż z zachodu. Że coś tam, bo jak co, to my przy Nie, on takie za... słowa powiedział, tak? Że to jest prowokacja i szantaż ze strony Zachodu, ale my się tak. nie damy, już mm -hmm. po wyborach. Y ja bym tego wiesz co, nie przeceniał. On tak powiedział w różnej mierze, oni mogli to zlecić, to jest raz, dwa mogli wiedzieć. Wszystko raczej wskazuje, że skoro wiesz, już na tych mediach kontrolowanych przez jednak FSB pojawiają się wrzutki o tym ISIS, no to gdzieś przynajmniej wiedzieli, tak. Ale tak jak mówię, ja bym bardziej zastanawiał się, co dalej. I tu bym jednak obstawiał cały czas eskalację ze strony reżimu. I, I próbę wykorzystania po prostu tej sytuacji. Bo nawet jeżeli tak jak mówisz, to jest jakaś tam porażka, bo niektórzy twierdzą, że to jest porażka Putina, to, to się nie okaże... znaczy, że on nie może przekuć tego w sukces. Tak, mhm. właśnie. Bo nawet jeżeli, Ale tu wiesz, już widać, jakieś... tak, mhm. widać próbę taką, że bez względu na to, co się okazało, to winni są Ukraińcy i Zachód. Więc tak. no, tu, no. gdyby to był ISIS, to i tak będzie to ostatecznie I tak byli ten... opłacani, wiesz, przez, przez Waszyngton i Kijów tak. Tu można taką narrację tworzyć, i moim zdaniem ona będzie też skuteczna, jeżeli chodzi o tych rosyjskich obywateli, bo my się twierdzimy, że to jest bez sensu, ale to nie jest. Do, ona nie idzie do Waszyngtonu, ta narracja czy do Warszawy Berlina, tylko ona idzie do rosyjskich obywateli, tak, i moim zdaniem w tym wypadku jest skuteczna. Okej, okay. słuchajcie, dziś rano wielu z Was pewnie nie zauważyło wydania globalnego, bardzo ciekawy o somalijskich piratach i kilka innych bardzo fajnych wiadomości. Wieczorem, jak co sobotę o 20.30, Jaruski, na który zapraszamy serdecznie, a dzisiaj wypada się pożegnać. Trzymajcie się. Dziękujemy, miłego dnia, trzymajcie się, cześć. Cześć.